Krysiu, to powiedz, jak to było w tym 39 roku, to jeszcze w wakacje, czy to czuć było, że ta wojna się zbliża, czy tak niekoniecznie? No, bo wakacje, tak. Lato było bardzo gorące, zdaje się. Lato czytałem. Było przepiękne. Ja byłam w sierpniu właśnie na kolonii, to już był drugi miesiąc wakacji. No, zdałam przed wakacjami do liceum humanistycznego, więc już miałam czerwoną tarczę na rękawie, bo wszystkie gimnazja miały tarcze z numerami szkoły, berety się nosiło ze znaczkiem, także nie było anonimowej młodzieży na ulicach, tylko młodzież to już wiadomo było. Jeżeli z gimnazjum, to miała tarczę, można było ją zawsze zidentyfikować, do kogo ona należy. No ale w wakacje to chyba w mundurku nie ganiałaś. No, wakacje nie, naturalnie wakacje to już. Ale byłam na koloniach gimnazjum naszego. Miało gimnazjum swoje kolonie tu w Mieni koło Mińska Mazowieckiego. To bardzo ładna trasa, o tyle, że piękne jodłowe lasy, rezerwaty jodłowe tu były, ale poza tym były i takie lasy normalne, po których no, można było chodzić. Osiedle było pięknie wmontowane właśnie w lasach. Tam w ciągu roku wyjeżdżałyśmy w każdym roku szkolnym na 2 tygodnie z nauką. W różnych miesiącach, wiosennych, letnich, zimowych, jak tam przypadło, w każdym roku w innej porze. No a wakacje właśnie tam się wyjechało. No i te wakacje 39 roku, czuć było wojnę w powietrzu? No, naturalnie, już przed wojną to już było w szkole. Zdawałyśmy egzaminy z obrony przeciwlotniczej gazowej, bo na gazy było nastawione, tak, państwo było nastawione na gazy. Maseczki się robiło odpowiednie, z odpowiednim roztworem, ćwiczenia w ciągu godzin szkolnych, alarm, wszyscy maseczki, no, do schronów. No, jak najbardziej atmosfera była wojenna, oczywiście. W wakacje tego się tak już nie odczuwało, bo nie było tego rygoru szkolnego. Ale jak wracałyśmy właśnie już, to były jakieś tam 20 dni sierpnia, to już po drodze mijały nas wagony naładowane wojskiem. Machałyśmy do wojaków, a wszystko no... Atmosfera jak najlepsza jeszcze u młodzieży między tam 16 a 20 rokiem życia, to wiesz, to nie trzeba dużo, żeby się śmiać i cieszyć. Także no, wróciłam tu do domu. To była akcja kopania okopów z kolei. Także przez radio mieszkaliśmy wtedy z rodziną Wolska 47. Nie ma tego domu oczywiście, bo został zburzony podczas działań wojennych. To niedaleko Skierniewickiej, jeżeli się orientujesz, prawie róg Skierniewickiej, trochę za rogiem. Nawoływania były przez radio właśnie do kopania rowów, no więc chodziło się i tam kopało się te rowy. Strachu nie było. Czego? Strachu. No nie, wtedy strach, entuzjazm. Entuzjazm wielki. A jeszcze u takiej właśnie, takiej młodzieży, jak ci mówię, to oczywiście. No i ten 1 września. No 1 września to... Szykowałam się do szkoły, bo nic nie zapowiadało tego, że to będzie wybuch. 1 września to była, normalnie szkoła się zaczynała z tym, że oczywiście nie lekcje, tylko szło się z całymi
klaszami do kościoła. No ale ja już nie doszłam do tego, bo już ogłaszają w komunikaty radiowe idą, że już rzucone bomby są na Śląsku, na Częstochowę, tam na południowo-zachodnią część Polski. Także już w ogóle nie wyszłam z domu. A pan do Warszawy kiedy wojna dotarła? No, od razu. Tak, już sobie, no tego pierwszego dnia nie, ale wiem, że już się obserwowało na niebie, że jakieś samoloty latają, których no taki zwykły człowiek nie mógł zidentyfikować, raz, że były dosyć wysoko, a dwa, że jednak te znaki, które miały, nie swastyki one miały, tylko takie krzyże jednak normalne, tylko może bardziej wpisane w kwadrat. To na razie się nie wiedziało co, dopiero komunikaty radiowe, dopiero jak tam już ostrzeżenia, potem chyba było przemówienie Starzyńskiego, prezydenta Warszawy. No, jednym słowem już się ta atmosfera taka zrobiła. Ale tym niemniej następnego dnia, czy jeszcze następnego, nie wiem, bo to już trudno zapamiętać, ale w każdym razie tuż po pierwszym, a to nawet tak, tuż po pierwszym tam trzeciego czy czwartego, to jednak ja poszłam do mojego gimnazjum. Nie było już komunikacji, pieszo poszłam z Woli na rozbrat na Czerniaków. Jak wspominasz te pierwsze bombardowania? Bo ty pierwszej wojny nie pamiętałaś, no tyle co z opowiadań. Nie, no pamiętam, no jak to nie pamiętam? No, wojnę doskonale pamiętam. No 20 roku, tak, z bolszewikami. A nie, no tej to nie było mnie na świecie, no właśnie, to nie mogę. Pierwszy nie pamiętasz, bolszewików nie, też, Niemiec, to, więc druga wojna światowa to była pierwsza wojna, jaką znałaś. No oczywiście, Jak się czułaś wtedy? No ja to się czułam doskonale, ponieważ wyniosłam może nie tyle z domu, ile ze szkoły takie romantyczno-patriotyczne nastawienie. Tak szkoła przedwojenna wychowywała. Może niestety zbyt romantycznie nawet, powiedziałabym dzisiaj w ocenie dorosłego człowieka. Ale było to wychowanie patriotyczne, przyjęłam to z wielkim entuzjazmem, no przecież byłam przed wojną, tuż przed wojną byłam słuchaczem przemówienia, słynnego przemówienia Becka, więc to wszystko nadawało ten ton, a młodzież to jest chłonna. Młodzież nie jest taka krytyczna, przynajmniej ja nie miałam tego krytycznego nastawienia takiego, żebym to wszystko jakoś negowała, wręcz przeciwnie. Bardzo byłam dobrym materiałem do właśnie tworzenia takiego obywatela, jakim byłam. No. A jak wspominasz wkroczenie Niemców do Warszawy, bo to pewien czas były tylko naloty samolotów, Niemieccy pamiętam to doskonale, bo akurat wyszłyśmy wtedy z Jirką i z Zosią, z moimi siostrami, do domu Zosi, która mieszkała na Opaczewskiej, ale jak wojna wybuchła, i ponieważ dom jej był na granicy miasta i założono tam ten karabin maszynowy, to ona wiedziała, że ten dom będzie obiektem dla nalotów. Więc przyszła do nas. Już wtedy mieszkaliśmy na terenie szpitala Wolska 37. No i później właśnie, jak już ustały te naloty, to było gdzieś tam po 25, 26 czy 7, już nie wiem dokładnie, to poszłyśmy zobaczyć, jak tam, co się dzieje z jej domem na Opaczewskiej.
No i właśnie wtedy cała ta uformowane te wojska w szeregu wojskowym wkraczały niemieckie wojska do Warszawy jak najbardziej. Właśnie wtedy. I to tam od tamtej strony, bo myśmy szły Grójecką do Opaczewskiej, więc właśnie tam, tak w okolicach gdzieś za Placem Narutowicza to się spotkało już te wchodzące jednostki niemieckie. Jak oni się zachowywali w stosunku do cywilów? To trudno mówić o zachowaniu. Ich obowiązywał jeszcze po prostu taki wojskowy drill. No, wkraczali i koniec. Z pełną obojętnością, można powiedzieć. A później w latach okupacji to ci, którzy tam chodzili po Warszawie, to nie byli wojskowi frontowi, tylko jacyś z zaplecza czy zaopatrzenia. No tacy tam różni, takie ciury, jak to się mówi, wojskowe. No to dobrze, nie nagannie. Poza tymi oczywiście, którzy mieli nakazane robienie łapanek, czy dostarczanie po prostu ludzi do rozstrzeliwania, czy ich wychwytywali do Pawiaka, czy do Auschwitz. No to już były inne sprawy. Ale jeszcze wróćmy do 1939 roku. Jak to było, jak już Niemcy wkroczyli? Warszawa była bardzo zniszczona? Samo miasto, czy to już było tak, że było w gruzach, czy raczej nie naruszone jeszcze? Nie można powiedzieć ani w gruzach, ani nie naruszone. Nie było takich doszczętnie kamienic zdruzgotanych jak po 1944 roku, ale już było masę z nadwyrażoną substancją. Znaczy dziury powbijane od tej artylerii przeciwlotniczej, czy z bombardowań większe jakieś odcinki domów, ale nie całe tak. Tutaj na Woli to na Młynarskiej dużo było domów właśnie uszkodzonych. Tak jeszcze było dużo, ale niekompletnie. To przynajmniej, co było w moim zasięgu, ja mogłam to zobaczyć. No i widziałam to, bo przecież ja po 1939 roku, to chociaż szkoły zostały zamknięte poza podstawowymi, to wszystkie gimnazja, licea, no już nie mówiąc o wyższych uczelniach, to wszystko było zamknięte, ale z kolei pootwierano trochę takich szkół pseudo, że tak powiem, pod pozorem, że to są szkoły jakiegoś tam zawodu konkretnego, to była normalna nauka ogólnokształcąca. Ja między innymi do takiego liceum też chodziłam przez pewien czas i tam nawet zrobiłam maturę, także na Złotej. Więc przejeżdżałam przez Warszawę, wiesz, jeździłam, bo to już wtedy i komunikacja była uruchomiona, przecież tramwaje chodziły, wszystko już funkcjonowało między tam październikiem, czy listopadem, czy grudniem 39, a potem 1 sierpnia 44, to już mniej więcej tryb życia był taki unormowany w pewnym sensie. Było to miasto, które działało. No, także to już było inaczej. No to też i połatali domy, które tam można było jeszcze odzyskać, że ludzie mogli dalej mieszkać. No 39 rok, jeżeli chodzi o substancję budowlaną, to nie przyniósł tych strat. To dopiero te konkretne straty to 44 rok, jeżeli chodzi o Warszawę oczywiście, no bo tu było powstanie. Jak wyglądało życie pod okupacją do 44 roku? No, bo mieszkałyście cały czas w Warszawie. Tak, no wiesz, nasze życie może było trochę nietypowe, znaczy nie tylko moje, ale całej mojej rodziny.
ponieważ my nie mieszkaliśmy w domu czynszowym, tylko ojciec był zatrudniony w szpitalu świętego Stanisława, zakaźny szpital, Wolska 37. I tam mieliśmy mieszkanie służbowe od przedwojny, więc byliśmy w pewnej takiej enklawie, można powiedzieć. Pewno, że też dotyczyło nas zakupy, wszystkie te trudności, ciężary, ale jednak człowiek był trochę bezpieczniejszy, inaczej się czuł. Teren zamknięty, a poza tym szpital zakaźny, gdzie Niemcy bardzo bali się wszelkiego tego, co można było, czy zarazić się, czy no jednym słowem swoje zdrowie jakoś nastawić na szwank. Także no, niby no, trzeba było się przestawić na to. Przecież był system kartkowy, wszystkiego brakowało za przywiezienie tam mięsa, bo jednak wieś bardzo pomagała, bardzo, bo przywozili mięso, przywozili ziemniaki, to zasadnicze rzeczy jednak można było dostać. Oczywiście, że ceny były droższe, ale na to nikt nie patrzył, bo to było konieczne do życia. My też mieliśmy taką naszą, taką tak zwaną dziewczynę, która przed wojną nam przynosiła mleko, bo to trudno uwierzyć, ale przed wojną na plecach dziewczyny przynosiły w bańkach mleko i mierzyły tam ten litr mleka, czy ile się brało. To dzisiaj to jest to jakieś barbarzyństwo niemal. Ale tak, by nie pozwolił. Tak, ale taką dziewczynę mieliśmy i ta dziewczyna później nam przynosiła mąkę, to znaczy przynosiła za pieniądze oczywiście, przynosiła mąkę, przynosiła rąbankę tak zwaną, czyli mięso tak jak leci. No, kartofle na zimę nam przywoziła, więc to były ważne rzeczy dla rodziny bardzo. Mówiłeś o tych normalnych rzeczach, tak jak się działy pod okupacją, no, trzeba było sobie radzić. Teraz no, trudno wpaść na to, dlaczego były łapanki. No, mi się nie wydaje, bo przecież to łapano niewinnych ludzi z ulicy. Na czym to polegało? Co to była ta łapanka? Po co one były? No, łapanki to były zabezpieczyć sobie. Niemcy w ten sposób chcieli mieć tutaj ten zaplecze pewne, a więc głównie polowali na mężczyzn i to młodych. Przecież mój brat też był łupem łapanki. Co prawda wywieźli go do Berlina, tam pod Berlin gdzieś, ale uciekł stamtąd, uciekł. Także no to były lata, ja wiem, 43 czy drugi rok. Oni łapali mężczyzn do pracy. Tak, do pracy łapali, tak. Bo jak to wyglądało? No, podjeżdżała tak zwana buda, dzisiaj to suka mówią, słyszę, bo też takie tam były rzeczy podczas komuny z kolei, też tam wyłapywali niewygodnych sobie politycznie ludzi. Także to było na ulicy po prostu. Podjechała buda, czyli samochód pod plandeką i zgarniali mężczyzn, którzy szli po prostu ulicą. Tak jak ci mówię, mój brat Marian też padł łupem takiej łapanki. Można się było jakoś wykupić, dogadać się z Niemcami? No, chodzili nawet rodzice, bo to punkt taki, ich potem trzymali gdzieś tam na Skarżyszewskiej, na Pradze. To tam moi rodzice pojechali, ale nie, niestety nie udało się. Być może czy oferowali za małe sumy, czy w ogóle nie dotarli do źródeł, bo to różnie bywało. Także mój brat wyjechał na takie roboty właśnie pod Berlin
Ale tak jak mówię, był tam parę miesięcy i uciekł i wrócił do Warszawy, jak najbardziej. A co z tymi łapankami, rozstrzeliwaniami na Pawiaku? To było za coś, czy za nic tak naprawdę? No, to już raczej miało charakter taki udowodniony polityczny. To z kolei taką ofiarą padł mój taki, jak to się dzisiaj mówi, chłopak. Też, no właśnie tak był, ja chodziłam do drugiego miejskiego gimnazjum żeńskiego, a on chodził do pierwszego miejskiego tutaj na Młynarskiej, to gimnazjum było, a właściwie to Szowińskiego, chyba tam ulica już była. No w każdym razie takiego chłopaka miałam znajomego jeszcze sprzed wojny, bo to był ten wiek, kiedy te pierwsze sympatie takie się zaczynały między młodzieżą żeńską i męską. No on był głęboko zaangażowany oczywiście w robocie politycznej. No dużo, dużo robił, w wywiadzie pracował. No miał bardzo odpowiedzialne te funkcje, któreś wypełniał. No i zgarnęli go na belgijskiej, to z kolei z mojej siostry. Nie przez przypadek, był rozpracowany przez Niemców, tak? Nie, no on to już był, tak, na nich to już była robiona zasadzka. Był zrobiony tak zwany kocioł na belgijskiej. Tam oni się spotykali, tam wymieniali prasę, tam tę prasę redagowali. No i właśnie jak tam wszedł, to już nie wyszedł stamtąd. Wzięli go na Pawiak, a z Pawiaka do Auschwitz i tam zginął. Także tak to się zakończyło. No i tak mniej więcej można wyprowadzić, że taki był system. Bo wtedy właśnie nie tylko on, ale i brat męża mojej najstarszej siostry Zosi, czyli twojej babki. No, to też właśnie Serafin Podstolski też wtedy został zgarnięty razem. Tak. Dużo się mówiło o tym no, podziemiu powstającym. Tylko Serafin potem w Palmirach zginął, a ten zginął w Oświęcimiu, czyli w Auschwitz. O czym? Dużo było takich informacji o tym, że podziemie działa? No... Bo ty na początku nie byłaś w konspiracji. No nie, ale dosyć szybko, bo od 1942 roku już tak. Właściwie to może bez, wiesz, bez takich dokumentów właśnie przez tego mojego kolegę, to on mnie chciał koniecznie właśnie, żebym ja tam z nim współpracowała w wywiadzie, ale mnie, ja nie byłam dosyć odważna na to i no nie czułam tej takiej potrzeby. Wywiad to nie jest czymś takim bezpośrednim działaniem, tylko no zazębia się, wiesz ile tam jest komórek różnych i człowiek nie wie właściwie dla kogo działa. Tak prawdę mówię. Także to no, od 1942 roku to już no, złożyłam przysięgę AK i... To jak trafiłaś w ogóle do oddziału? A to przez moją dyrektorkę ze szkoły, która była moją komendantką jednocześnie, tak. To już wiesz, było takie właśnie pewne, takie wiadome było, że nie wplączesz się nie tylko w czysto patriotyczną akcję, ale też możesz paść ofiarą jakiejś polityki, jakiegoś czegoś, w czym nie chcesz być, bo tak, tak też bywa różnie. No ale to ja... A twoi rodzice wiedzieli, że jesteś w konspiracji? No tak, 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 jak najbardziej. No jak powstanie się już zbliżało, to przecież
już mamusia mi wyposażenie, ekwipunek odpowiedni przygotowywała, odpowiednią wiatrówkę, spódnicę, no bo te rzeczy takie były potrzebne, trochę inne niż do codziennego chodzenia. A zanim wybuchło jeszcze powstanie, na czym polegała twoja praca, twoja służba w oddziale? W którym oddziale byłaś? No mam to wszystko zapisane dokładnie, ale musiałabym tego wyszukiwać. A tak jak pamiętasz. Co? Tak jak pamiętasz. No nie, no byłam w ogóle w zgrupowaniu Kryszki, to co pamiętam, to tak. Pseudonim. Ale nie, Kryszki. Tak, ale twój pseudonim. A mój pseudonim to był Rysia Rodan. Rysia Rodan. Tak, bo było jedno od imienia musiało być, a drugie były rzeki Francji, akurat u nas były. Także mnie przypadła nazwa Rodan, to ja już tego nie wybierałam w ogóle. Czyli zasadniczo po samym pseudonimie można było się dowiedzieć, skąd kto jest. Czy ja wiem? Chyba trudne, trudne to było. Chyba trudne to było. Tak. No, to, no ale jednak papiery wszystkie mieli w Londynie, bo jak ja po wojnie, no już wiele, wiele lat po wojnie, jak się odwołałam, to jednak wszystko mi przysłali, gdzie, która kompania, to, no były te rzeczy. Była ewidencja, była jednak ścisła, jak się okazuje. W jakim stopniu służyłaś? No ja normalnie, no jak to się mówi, ten... Szeregowy. Szeregowy, tak, ale po wojnie dostałam. Wiele lat już awans na sierżanta. Na czym polegała służba jeszcze przed wybuchem powstania podczas okupacji? To ściśle była służba taka sanitariacka, można powiedzieć. Były w zakresie udzielania pierwszej pomocy wykłady, gdzie przychodziły dyplomowane pielęgniarki, pouczały nas o rodzaju ran, o tych zakładaniu tam opatrunków różnych, tej pierwszej pomocy, takiej, gdzie każdy powinien być zorientowany, no i gromadzeniu medykamentów, bardzo, bardzo dużo, bandaże, wata, to wszystko to były wielkie magazyny, zrobiliśmy właśnie tam przy tej szkole takiej, która, no tak jak ci mówiłam, niby była zawodowa, a ogólnokształcący program miała, więc... To było przygotowanie już do powstania, tak, wtedy? Tak, w tak. W którym roku to się zaczęło? No, 42 to już się zaczynało, jak najbardziej. Już się zbierało te rzeczy. To na tym polegało. Na wojskowych, takich ogólnych zasadach. Wiem, że uczyli nawet i rozkładania tego małego tego karabinu. Tak, także no były te takie czysto wojskowe ćwiczenia. Niewiele z tego skorzystałam, co prawda, no ale... Ale głównie byłam nastawiona na służbę sanitarno-łączniczą, więc tu w tym zakresie. A jak wyglądały te wypady słynne KEDYW-u, te grupy dywersyjne, czy przeszkadzanie Niemcom jeszcze przed powstaniem? Ty bezpośrednio nie brałaś w tym udziału. Wiesz, można powiedzieć, że brałam i nie brałam. Właśnie w KEDYW-ie po prostu już po wojnie to starałam się o KEDYW-ie nic nie mówić, bo to było trochę niebezpieczne. No wiesz, że jeszcze aresztowali po wojnie. Ale miałam taki kontakt, ale z kim, co, jak, to nie mogę ci bliżej powiedzieć, bo to wszystko było na prawach ścisłej takiej właśnie, no... No nie wiedziało się, z kim się ma do czynienia. Po prostu przez najbliższą koleżankę byłam skontaktowana z pewnym chłopakiem, z którym spotykałam się na hasło na ulicy, nie znając go zupełnie,
ale tam zawsze jakąś musiałam mieć odznakę, czy to jakąś broszkę w klapie, czy jakąś książkę w ręku, czy coś. No i hasło było określone. Jakieś tam zdanie, które ja mówiłam, i które on musiał odpowiedzieć, czy odwrotnie. I on dostarczał mi duży taki pakiet zawsze Feldpostu. Feldpost to jest pocztę polową, którą oni, chłopaki, właśnie rozbijali w tych wagonach tam na trasie, jak szły z frontu wschodniego, głównie, bo to było ciekawe w tym czasie, bo przez ich załamanie to się od wschodu zaczęło. No i z tą pocztą wędrowałaś? I trzeba było, z tą pocztą wędrowałam do domu, czytałam ją i momenty, które dawały do myślenia o nastrojach Niemców, którzy są na froncie, to trzeba było wyławiać i znowu tam na następnym spotkaniu. Bo to była zwykła poczta taka żołnierska. Żołnierska, normalna poczta, tak. Mnie, powiem ci szczerze, to nieraz żal było tych ludzi, bo oni pisali do swoich rodzin. Wiesz, jak to człowiek na froncie, oddalony od domu. Na pewno było dużo takich, mało dawało to takiego materiału, żeby można wyprowadzić z tego, gdzie oni są aktualnie i jak oni się czują, bo oni raczej powodowali się kategoriami czysto takimi ludzkimi, jak to się pisze listy do rodziny, do dzieci, do żony. No to było. Ale to się skończyło. I te ostatnie te listy, to już jak szłam do powstania, a już wiedziałam, że już się z tym chłopakiem nie spotkam, żeby to oddać z powrotem, to spaliłam w domu, w kuchni, tak, ostatnią tą partię. No bo to już było, już nie mogłam tego, bo to było... Czyli ty zbierałaś tę pocztę, czytałaś, wynotowywałaś i oddawałaś temu chłopakowi tak, z powrotem. Tak, 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 te nastroje. Głównie nastroje, odległość jaka, gdzie oni są mniej więcej, wyprowadzić te wnioski, bo wiesz, jak poczta polowa, to nie ma nic, nie ma tych rzeczy. Numer jednostki to tak, wszystko. Tak, tak, tak. No i jak już miało wybuchnąć powstanie, to kilka tygodni jak miało, wcześniej, jak to się wyglądało? Nie, to nie kilka tygodni, nic się nie wiedziało, było normalnie wszystko. Wiedziało się, bo był ruch wśród Niemców, ponieważ ja wtedy tam pracowałam w byłej żydowskiej fabryce, którą Niemcy przejęli, więc mogłam widzieć Niemców, nie Volksdeutschów, tylko Reichsdeutschów, którzy zaczęli się pakować. Zaczęli pakować, ale nie siebie, tylko dobytek fabryki i wysyłać do Niemiec. Wiesz, maszyny biurowe, wszystko to w ostatnich dniach lipca zaczęło ginąć. A to ze względu na zbliżające się powstanie, czy na Armię Radziecką, która... No, pewno na Armię Radziecką, ale trudno przypuszczać, żeby Niemcy się nie orientowali. Chociaż ja powiem szczerze, że ja się nie orientowałam, że powstanie będzie tak szybko, nie. A jeszcze zanim przejdziemy do samego powstania, jak wyglądała ta dywersja, malowanie kotwic na ścianach, rozrzucanie ulotek? Czy to było duże nasilenie? No, według mnie to raczej niewielkie. Bardziej tak się potem o tym mówiło? No, tak, były te Polska walczy, to tak, ale tutaj w tej naszej, bo ja tu, tak jak ci mówię, Polska 37, mieszkaliśmy w szpitalu, więc w tej dzielnicy raczej to... Nie widziałam tego. Nie przypomniałam sobie.
Jak dowiedziałaś się? Raczej pamiętam doskonale te niemieckie Bekanntmachung, gdzie całe listy były wywieszonych, którzy zginęli, których zabili Niemcy, bo nie wykonali czegoś tam. Więc to pamiętam. Czy tam niemieckie hasła, że wszystkie kółka muszą pracować dla wojny, toczą się dla wojny i tak dalej. Te niemieckie to pamiętam. Tych polskich to... No, szybko znikały. Były na pewno, ale nie tak wiele. No natomiast jeżeli chodzi o pracę drukowaną, to jak najbardziej dochodziła, można powiedzieć, regularnie. Ciągle była praca, ciągle czytało się, jak najbardziej. Bo to dostarczano. No to tak to było. Jak dowiedziałaś się o tym, że powstanie wybuchnie? I kiedy to było? To było na dzień chyba, albo na dwa dni przed powstaniem. To łączniczka przyleciała i powiedziała mi, że mam się stawić na punkcie przy Miedzianej. To było takie okienko tam. No i następnego dnia, tak jak mi powiedziała, tak ja wybrałam się z torbą sucharów. No i w tym odpowiednim ekwipunku, który mi mamusia przygotowała. No i poszłam tam na Miedzianą i tam z kolei ja wypełniałam tę funkcję informacyjną dla tych, którzy tam przychodzili, gdzie się pytali, gdzie się mają zgłosić. A to chyba tam nam nawet dawali te emblematy, te opaski na ramię. Furażerkę wiem, że dostałam, ale już nie pamiętam skąd. Czy to już na moim punkcie było, może i na moim punkcie. No i zostałam przydzielona na Mokotowską do takiego byłego gabinetu dentystycznego. Był to na pierwszym piętrze, ale tam tylko noc byłyśmy, bo tam same dziewczyny były. Żadnego rannego nie przynieśli z uwagi, to już powstanie wybuchło, jak najbardziej strzelaninę było słychać i wszystko, deszcz padał tej nocy akurat. Tam nawet zrobili ten, no jak to się nazywa? Barykadę. Barykadę zrobili, tak. I okazał się ten punkt niedobry, zupełnie nieprzydatny. Wąskie schody, pierwsze piętro, no gdzie tu w ogóle o wnoszeniu rannych była mowa. I nasze dowództwo wynalazło od razu, bardzo szybko, następnego dnia wszystkie przeszłyśmy na Mokotowską 55. To był szkoła i internat sióstr zmartwychwstanek. Ponieważ to były wakacje, internat był pusty, bo dziewczynki wyjechały do domów. No i tam zaczęliśmy przystosowywać to. Duże były sale, duże było pomieszczenie, duże były piwnice pod tym. I tam już do końca powstania pozostałyśmy i tam ten punkt okazał się bardzo dobry, bo było dużo miejsca. Były spore zapasy jeszcze spożywcze, także mogły siostry nam przygotowywać te kawę na śniadanie. Potem, tak jak ci mówiłam, ten jęczmień, który codziennie się jadło. O, ale zawsze coś było. No właśnie, ten jadłospis. Tak. No, codzienne wyżywienie to oprócz tych sucharów, które podejrzewam, jak w torbie się szybko skończyły. Te suchary, to muszę ci powiedzieć, że prawie wszystkie opchnęłam tej nocy. Pierwszej, jak siedziałam tam na tej kwaterze, bo nie było co robić. Potem jak się żywiłyście, bo przecież sklepy nie działały.
No nie, no więc mówię ci, że byłyśmy w dobrej sytuacji, bo siostry miały trochę zapasów, a poza tym zorganizowało się ekipę, no złożoną jednak z mężczyzn takich, którzy nie nadawali się do służby wojskowej, do pełnienia tego, ale mogli chodzić właśnie i wyszukiwać, gdzie opuszczone mieszkania, że jakaś tam żywność była. My też dostałyśmy bardzo dużą kwaterę naprzeciwko właśnie tego internatu sióstr. Też były zapasy spore. To po niemieckie znowu było mieszkanie. Było z zapasami. Także jakieś kasze, jakieś mąki. Tam się ciągle coś wciągnęło jeszcze. No, nie do końca powstania oczywiście, ale tak jak ci mówię, dużo, dużo od haberbusza. Najwięcej. To codziennie ekipa szła i przywoziła te worki i to się jadło. No, a tak kartofla się nie widziało na przykład przez całe powstanie. Ani mięsa, ani bułki, ani jajka. Dlatego nie, nie było. Ale czarna kawa zbożowa. Ale i to dobre. No to opowiedz o tym piesku, którego jadłaś. No to był taki incydent, tylko naprawdę mało ważny, ale zapamiętany przez rodzinę jako coś obrzydliwego. No to chłopaki kiedyś z manierkami przyszli. No dziewczyny, dzisiaj coś dobrego zjecie. No, poczęstowali nas tym, powiedzieli, że to z psa. Ale nikogo to nie odrzuciło, wręcz przeciwnie, zaostrzyło apetyty. Po kawałku się zjadło. No. Podobno dobry kucharz przyrządzał, tak? No nie wiem, możliwe, możliwe, ale to już chyba obrosło to w legendy. Jak wyglądało codzienne życie w powstaniu? No bo przecież nie cały czas trwała walka. No, w powstaniu było bardzo dużo pracy. Tam, wiesz, jaki to wielki się zrobił szpital, właśnie w tym internacie sióstr, to zajęliśmy te wszystkie sale, gdzie te dziewczyny były, no to wszystkie, to było tych sal, tak jak dzisiaj pamiętam, jakieś 3 chyba, ale dosyć duże i gęsto nakładzione chłopaków, jak najbardziej, i ciągła obsługa ich. No, mieliśmy bardzo dobry personel lekarski, bo lekarze z całego Śródmieścia się zlecieli tutaj. No, jeżeli nie poszli do innych takich punktów, bo było jeszcze i inne punkty były takie, jak najbardziej. Ale ten był jeden z większych tutaj. No, do nas na przykład przyszedł doktor Felicjan Lot, to bardzo znana postać w Warszawie. On siedział na Pawiaku właśnie, jak wybuchło powstanie. I jego zwolnili jednak. Jego zwolnili i on przyszedł od razu, tu zgłosił się do powstania i tu cały czas pracował, operował. Jak najbardziej, tak. Zdarzało się, że Niemców też przynoszono do was? Tak, tak, tak. Ja nawet miałam taką służbę przy Niemcu. Zapomniałam, jak on się nazywał. Ale tu gdzieś miałam jego nazwisko. Przeżył? Nie, nie, chyba nie. U nas, w naszym szpitalu przeżył. Ale jego jeszcze, bo miał amputowaną rękę prawą, całkowicie tutaj amputowaną miał tę rękę. I bardzo był ciężki stan, no bo zgorzel. To było coś, co prawie głównie niszczyło ludzi. I no długo tu dosyć był. Tak mi się wydaje, że długo, ale wtedy tydzień to było też długo. I o, Bendix. O, przypomniało mi się.
Nazywał się Richard Bendiksz, bo nawet podawałam to nazwisko do Niemiec, czy ktoś by nie chciał jakiejś informacji o nim, bo mogłabym udzielić o tych jego ostatnich chwilach oczywiście, bo on był ranny, kiedy chłopaki zdobywali pastę na Zielnej i wtedy go przywieźli, czyli to już był taka druga część powstania w każdym razie. To było we wrześniu, pod koniec, może w połowie września. Coś tak to się działo. No, on był ciężko ranny. No jak traktowano Niemców? Bardzo dobrze. Normalnie, jak najbardziej. No, polecono mnie mieć służbę przy nim. Ponieważ ja trochę znałam niemiecki, mogłam się z nim porozumieć, więc mnie tam oddelegowali. Ja przy nim siedziałam, żeby nie uciekł. Boże, to był bardzo, muszę ci powiedzieć, mężczyzna prawie twojego wzrostu, bardzo wysoki, bardzo taki proporcjonalny. Naprawdę taki, no, zewnętrznie bardzo ładnie się przedstawiał. Opowiadał mi o swojej rodzinie, opowiadał jak najbardziej. Także to. A potem mieliśmy, ale mieliśmy jeńców też zdrowych, bo ten to był chory. Aha, no i właśnie, odesłany chyba został do Szpitala Czerwonego Krzyża czy gdzieś, bo tu już czy środków już nam brakowało, czy czegoś. No nie można go było ratować, a jednak trzeba do końca już potem ratować, jak się ma takiego człowieka. Więc został odesłany, nie znam jego dziejów, ale przypuszczam, że umarł na pewno, bo nie rokował jego stan żadnej tam już poprawy. A mieliśmy jeńców normalnych, nierannych, zdrowych, to z kolei nosili nam wodę Chopina, bo to już w ostatnich dniach nie było wody, nie było światła. Była fatalna sytuacja, ale to już był koniec powstania. To już było tak koniec września właśnie. No. To wodę nam nosili głównie, bo na Chopina były tam studnie i z Chopina nosili nam to. Dobrze się zachowywali i oni, i my, bo... A to był Wehrmacht, tak? Tak, tak, to był Wehrmacht. A trafił ci jakiś SS-man? Chyba nie. Nie. Cały czas stacjonowałyście w tym jednym? Tak. Czy przenosiłyście się? Nie, nie. Tak jak ci mówię, na początku tylko tę pierwszą noc w tym gabinecie dentystycznym, a później już cały czas u sióstr zmartwychwstanek na Mokotowskiej 55. Tam się utworzyło szpital garnizonowy. Jeden lekarz objął tam kierownictwo. No, nasza taka z naszego oddziału, od Kryszki, taka była lekarka, doktor Klara, też jej nazwisko pamiętałam, prawdziwe, ale już nie pamiętam, to ona też włączyła się, tam cała ekipa była lekarska, dosyć duża, bo też i szpital był duży, dużo rannych przywozili, przynosili. Tak. No, ja nie chodziłam oczywiście po barykadach i nie zbierałam, bo no niestety byłam fizycznie słaba i do tych spraw to wyznaczyli takie dziewczyny jednak lepiej zbudowane, mocniejsze, które mogły tutaj rzeczywiście przynieść jakąś pomoc. A, no ja byłam słaba w tym czasie, taka bardzo wiotka dziewczyna, bardzo szczupła. Jak zaczęło się powstanie kończyć, jak no, nasi zaczęli dostawać w tyłek? Jak to się zaczęło? Wiesz, to akcja powstańcza to nie jest taka, że to
najdobrze, a potem źle, bo to na różnych odcinkach różnie się toczyło. A my to wiedzieliśmy, co się w Śródmieściu dzieje najlepiej. No oczywiście, że byli łącznicy, ich były biuletyny, też codziennie czytało się. Ale no, na ogół wszędzie naszych oczywiście wypierano. No wiesz, jak Starówka przecież. Starówka całkowicie poszła. No ludzie, ci co się uratowali, to przeszli kanałami. Między innymi koleżanka z mojej klasy gimnazjalnej była tam z kolei sanitariuszką i łączniczką na Śródmieście. Też przeszła kanałami do Śródmieścia. W Śródmieściu się spotkałyśmy właśnie. No, upadały kolejno, upadały. No, Pasta była takim lepszym momentem. Ale na ogół, no, potem, aha, jeszcze, jeżeli chodzi o zgrupowanie Kryski właśnie, w którym ja byłam, to część została w Śródmieściu, ale główna ta, trzon poszedł na Czerniaków i tam przecież poginęło Marce. Więc, a część została tu. Jeżeli chodzi o sanitariat, to sporo zostało w Śródmieściu i ja zostałam w Śródmieściu. A na Czerniakowie, no to nie wiadomo, jaki byłby mój los, bo tam poginęło bardzo dużo. Także to... Jak to wyglądało, jak Niemcy zajęli wasz szpital? Wiesz, tego konkretnie momentu to nie było już, nie, bo to już była kapitulacja ogólna i dowiedzieliśmy się, że jest kapitulacja i dostało się rozkaz, żeby wychodzić nie w grupach zorganizowanych, wojskowych, tylko kto może urywać się. No i właśnie nasza grupa postanowiła, że wyjdzie na własną rękę i wyszliśmy, ale... A co z rannymi? Ale ja wyszłam dopiero 2 czy 3 października. Już po kapitulacji dobrze było. A z rannymi co zrobiliście? A ranni to zostali wszyscy odstawieni jak najbardziej przez Pruszków i potem tam do odpowiednich szpitali i to najpierw było właśnie likwidacja wszystkich rannych. Wszyscy ranni musieli wyjść przede wszystkim. Kto mógł, kto chodził, to oczywiście wyszedł jako cywil, jeśli mu się tego udało. A tak to... Jak wyglądała Warszawa? Oj, okropnie, to pamiętam, tak, że to już w ogóle było obraz nędzy i rozpaczy, strasznie było, bo i tam na Mokotowskiej też porąbali dużo domów, no ale, no to jeszcze się to jeszcze wtedy stały te mury, ale później, no to już, wiesz, to jeszcze Rosjanie to wyniszczyli już jak weszli. To już poszło dosłownie w gruzy. No. Rosjanie czy Niemcy? Nie, Rosjanie potem jeszcze jak wchodzili. Bo przecież bali się, czy gdzie nie ma jakiejś zasadzki. Oni zasadniczo badali te domy rzekomo pod kątem, czy nie ma min tam, czy nie są zaminowane. Bo to nie był dla nich teren bezpieczny. Nie wiedzieli, jak Niemcy to zostawili. No, bardzo było wtedy okropnie. I my chociaż szłyśmy w grupie takiej cywilnej też, to doszłyśmy, no do Pruszkowa nie doszłyśmy, bo dzięki Bogu udało mi się takiego Niemca spotkać. To spotkać Niemca, to trudno powiedzieć. Jechał taki Niemiec z zaopatrzeniem, z chlebem, ale na wozie konnym. Konny wóz i miał naładowany chleb. Aha, i to było tak. Ten Niemiec wziął bochenek chleba i w moim kierunku
żebym ja wzięła. A ja mówię, że nie, nie, ja nie głodna jestem, nie, dziękuję za chleb. Ale może pan mnie podwiezie trochę. Ja byłam z koleżanką, to właśnie z mojej klasy. Ale on nie chciał podwieźć, nie, nie, on nie może. Bo tamci, tam są koledzy jego, którzy patrzą, no, jednym słowem bał się. To ja mówię, to niech nam pan pozwoli. My tu w boku, o tam, ten dom, co pan widzi, to tam moi rodzice mieszkają. Nie widzieli mnie tyle miesięcy. Niech pan udaje, że pan nie widzi. No i on tak zrobił. Myśmy prysnęły z koleżanką w bok, a że to było pole obstawione wtedy takimi większymi kopami zboża. I mi za tą pierwszą od razu to zboże schowałyśmy się i jakoś tam nikt nie krzyczał z ludzi, ani, bo i ludzie też byli okropni, bo to też krzyczeli zaraz, jak to odskakiwał, że to na nich niebezpieczeństwo sprowadzi. Tak. Bo wychodziłyście z Warszawy zorganizowaną kolumną taką? No, to trudno powiedzieć. To właściwie dołączało się do fali, która szła. Tego nikt nie organizował. Ludzie wychodzili po prostu. Ale dlaczego? Rozkaz był opuszczenie tak, miasta? Tak, tak. Był rozkaz opuszczenia miasta ogólnie, jak najbardziej. Tak. Więc i my, no i my potem przesiedziałyśmy, aż ta cała fala główna tam przeszła, bo to szło do Pruszkowa, do obozu. I tam dopiero Niemcy rozdzielali na poszczególne tam, a to do Niemiec, a to do guberni. No, a my miałyśmy koleżankę w Nadarzynie, też z naszej klasy, która już była w tym czasie mężatką i mieszkała w Nadarzynie, pracowała w gminie. I my do niej szłyśmy. No i rzeczywiście doszłyśmy tego dnia, bo to już było gdzieś tam Michałowice czy coś, te okolice takie tutaj przy tej trasie. No i doszłyśmy do niej i już tak się skończyły te perypetie, można powiedzieć. Z tym, że mnie potem Niemcy znowu wyciągnęli z tego Nadarzyna, ale to już byłam sama wtedy. Jako warszawiaków wyławiali. I w niedzielę przyszli rano, kiedy ja jeszcze w łóżku sobie spokojnie leżałam. Niemcy dowody sprawdzają, no dowód z Warszawy, ubierać się i na rynek. No musiałam iść na ten rynek, bo już czekał na mnie, nie było wyjścia. I też zawieźli mnie wtedy do Pruszkowa. W Pruszkowie znowu rozdzielali ludzi do guberni i do Rzeszy. No mnie oczywiście do tej grupy do Rzeszy, bo byłam jeszcze wtedy przecież młodą dziewczyną. Ale mnie się udało jakoś za jego plecami, tam był taki pomostek. Jak on mnie tam przeznaczył, to ja tam poszłam, a za jego plecami wróciłam do grupy, która do guberni. No i wywieźli mnie wtedy pod Częstochowę. Spod tej Częstochowy to rozpuszczali tam ludzi. Już ich nie obchodziło. Na jakiś tam plac w Kamieńsku i zróbcie, co chcecie. Czyli idźcie do gospodarzy, żeby gospodarze was dalej tam utrzymywali. Ale że ja miałam, wiedziałam, że Zosia jest, czyli twoja babka jest w Opocznie, więc a Kamieńsko to zorientowałam się, że to z tego dworca będę miała pociąg do Opoczna. Wsiadłam w pociąg, pojechałam do Opoczna. No, zobaczyłam się z Zosią. No jak tak normalnie wsiadłaś w pociąg? No tam, bo to już to było teren guberni i nikt tego nie pilnował. No jednak było się, no
normalnym człowiekiem. Oni, Niemcy, się stosowali do swoich rozkazów. Oni wiedzieli, ten jest do tego, a ten jest do tego. Ten ma łapać, a ten ma po prostu być człowiekiem normalnym wobec drugiego człowieka. To nie było tak, że każdy Niemiec jest niebezpieczeństwem. Nie. Także bardzo łatwo, że się znalazłam, bo wiedziałam, już przed tym miałam wiadomości, że ona tam w szkole pracuje. No, odnalazłam ją. Posiedziałam tam ze dwa dni i znowu w pociąg i z powrotem do tego nadarzyna, z którego mnie zabrali, pojechałam. No. I jak dalszą część wojny spędziłaś? Ale to już było wszystko koniec. To już wiemy, że już było wtedy zimno. Byłam w parcie, więc musiał być jakiś listopad, czy koniec października. Nie, to już listopad był na pewno dobrze, bo było zimno, tak. Jak przywitałaś Armię Czerwoną? A wiesz, powiem ci szczerze, że nadzwyczaj serdecznie. Nadzwyczaj. Boże, jak już się dowiedziałam, dowiedzieliśmy się wszyscy, bo wszyscy tak to przeżywali, że już Niemcy tu pokonani na tym obszarze i że już odchodzą, już przychodzi armia radziecka, wszystko jedno, kto przychodzi, ale ktoś inny. To się ucieszyłam. Ucieszyłam się. Wszyscy mieszkańcy Nadarzyna wyszli na tę szosę, bo oni od strony tam Rawy Mazowieckiej przyjeżdżali najpierw czołówki na motorach. Przejechały szybko, a potem już ta armia. Potem okropne ciury, najgorsze, jakie możesz sobie wyobrazić. To tacy ci Mongoli. Wiesz, no, fatalnie ubrani, no, ledwo nogami po włóczy. To takie, no, dziadostwo. Wszystko to miało postój właśnie w Nadarzynie. Weszło do mieszkania, usiadło na podłodze, ani słowa nie mówi, nic. No w ogóle coś, inna rasa, inni ludzie. Nawet masz wątpliwości, czy to ludzie. No ale oni tam byli, ten odpoczynek trwał kilka godzin. Już tam leci łącznik, już ich podrywa wszystkich na nogi. I wszyscy opuścili znowu Nadarzyn. I potem chyba następnego dnia to wkroczyła Stalingwardia. Chłopaki wszystko po 20, po 22, 5 lat. Młodzi chłopcy, ładni, dobrze ubrani. No, przyszła do nas taka grupa kilku ich. No. Bardzo przyjemnie, gadaliśmy sobie, nikt rosyjskiego nie zna, ale dwa słowa się powie i wszystko się wie. Także, no z nimi nawet to popiliśmy sobie wódkę, oni herbatę zrobiliśmy, no bardzo było to, tak przyjemnie, przyjemnie. To byli gwardziści, tak? Tak, to była Stalingwardia. To byli, no mówię ci, młodzi chłopcy w stopniu majora. Porucznika majora. Przede mnie u nas to majorzy byli. Także to, no ale też nie byli długo i odeszli. No a później to dostaliśmy cały ten Nadarzyn, w którym ja siedziałam dalej, bo przecież nie miałam gdzie iść. I zresztą nie można było się ruszać w tym czasie, to dostało się wojennego komendanta i ten komendant był już władzą wszechwładną dla całego tej osady. No i tak dobiliśmy do późniejszych czasów, do lata,
To już się rozluźniła sytuacja, już nie pamiętam, czy jeszcze był ten wojenny komendant, no bo to się w styczniu działo, oni w styczniu weszli. A koniec wojny? No, jak to wyglądało? Koniec wojny to pamiętam, to ja już pracowałam w tym nadarzynie w gminie. Do gminy tam mnie wzięli, żebym parę groszy sobie zarobiła, bo tam pracownik nie był potrzebny, ale że wójt był znajomym moim, więc miałam plecy, można powiedzieć. To najpierw 1 maja było. Ale koniec wojny to którego był w zasadzie? Nie, to maj to już był po wojnie. 9 maja. Koniec wojny? Którego? 9. A 9 maja był, no tak, tak. Ale 1 maja już było bardzo uroczyście, bo jak te, ci mówię, że był wojenny komendant, więc były i flagi i wszystko. Jak najbardziej. No to tak, to już się słyszało o tym. To nie nastąpiło tak jednym uderzeniem. Tylko już się słyszało, że już wyzwolone to miasto, to, że już Niemcy są za Odrą, już, no jednym słowem, już się to tak dojrzewało to pomału. Jak już ucichły te działania wojenne, jak wyglądało życie w Polsce? Biednie, ale dobrze, cieszyło się, że już po wojnie. Ja przypominam sobie, że w wojnę zawsze mówiłam, że nie może być gorszego nieszczęścia dla człowieka jak wojna. Wojna jest największym nieszczęściem. Więc jak już to minęło, że już śpisz spokojnie, bo przecież naloty były niemieckie, ale były i naloty rosyjskie później. Także ciągły był ten niepokój, ciągle człowiek był pod grozą, a to łapanki niemieckiej, a to właśnie, że ci Rosjanie też nam tu nie chcą nic dobrego zgotować, ale na ogół to tak przynajmniej w tym tej grupie, w tej ludzkim odłamie, w którym ja się obracałam, to się źle o rozczelnych nie mówiło, nie. Bo każdy oczekiwał, że to będzie zmiana, że zawsze coś może pozytywnego wniesie. Także, no, cieszyłam się jak najbardziej. No, już myślę sobie, Boże, że normalnie będzie można żyć. No, miałam zamiar jeszcze studiować dalej, albo jeszcze podczas okupacji to zaczynałam studia na Uniwersytecie Poznańskim na Wydziale Prawa, ale to bardzo krótko to trwało, bo jednak nie mogłam tego pogodzić, bo pracowałam jednak zawodowo. Pieniędzy było bardzo mało się zarabiało wtedy. Bieda była w ogóle. Więc nie, powitałam to tak pozytywnie, jak najbardziej. Na razie w ogóle nie zastanawiałam się, jakie to skutki niesie takie ogólnonarodowe. To mnie to naprawdę nie obchodziło. Chciałam tak jakoś pożyć normalnie, pocieszyć się tym życiem, pojechać gdzieś. Przecież nie można było ani pojechać podczas okupacji tam na niedzielę czy co. No można było, ale zawsze pod strachem, że możesz być złapany, że możesz już do domu nie dojść. Także to było no okropne. Była to, był, tę niewolę się czuło, no czuło się ją bardzo. I to niebezpieczeństwo wieczne i to zabranie tych takich młodych, dobrych lat człowiekowi. To było okropne.
No a potem, no potem już inaczej zaczęło się oceniać z kolei Rosjan, no też, bo przecież wiedziało się do czego dążą, widziało się jak te władze komunistyczne nasze działają, także to było niedobre. Nie ma to jak pokój, Boże, pokój, teraz są dobre czasy. Żeby tylko ludzie chcieli żyć w zgodzie, żeby ta rządząca elita zrozumiała pewne rzeczy, że trzeba działać coś wspólnie, że trzeba iść na kompromis, na pewną ugodę i że przeciwnik nie zawsze chce najgorzej, przeciwnik polityczny, nie zawsze, trzeba jego rację rozpatrzyć też. To byłoby życie teraz świetne, no ale znowu jest, słyszę, że wszystko się wali finansowo, że już w ogóle ledwo dyszymy. Już nawet nie chce mi się telewizji oglądać, bo już męczy już mnie to wszystko, te spory wieczne, to wieczne zarzucanie sobie i taki ten poziom niski tej dyskusji politycznej, jeżeli to dyskusją można nazwać, bo raczej to są monologi. A powiedz mi jeszcze, co moja babcia robiła, co Zosia robiła podczas okupacji? No bo ona przecież miała dosyć ciężki balast, Sławka. No Zosia, no naturalnie Zosia to zupełnie... No i co się z dziadkiem działo? Dziadek to może najmniej odczuł swoją sytuację, ponieważ tak jak ci mówię, od przedwojny mieszkaliśmy w szpitalu. Dziadek był tam głównym mechanikiem. Ale mój dziadek, Józio Podstolski. A, twój Józef Podstolski. No, Józio to był trochę zaangażowany w robocie politycznej, tak. Wiem, że on, no on właśnie był dostarczycielem tych gazetek, ale on się nie ujawniał ze swoją działalnością. No, był jednak ojcem rodziny już w tym czasie i czuł pewien ciężar odpowiedzialności za rodzinę. Także mało mogę o nim powiedzieć, ale no, pracował cały czas. I tak jak ci mówię, był zorientowany jednak w działalności konspiracyjnej. Przynosił nam gazetki, zawsze nam takie dawał pewne rozznanie, co się dzieje, na którym froncie. No, interesowały go te sprawy. Tak, tak. Wyglądało życie Zosi pod okupacją, a później ta ucieczka z Warszawy ze Sławkiem. No, ucieczka z Warszawy no to była obowiązkowa, bo to wtedy... a gdzie to Józio był? Aha, bo Józio pracował wtedy na Okęciu w firmie Marciniak i nie dotarł już do domu. Już tam w tym rejonie tam się jakoś zadomowił, no, u tych ludzi, u tego dyrektora, bo tam dobrze znał tych ludzi. A Zosia została sama ze Sławkiem i z męża matką starą. Twoją prababką, nie znałeś jej w ogóle chyba. Nie, nie znam. Tak. No i mieszkała na Świętojerskiej, a więc stare miasto, więc okropny teren, jeżeli chodzi o bezpieczeństwo. I ona chyba wcześniej wyszła, ona przed zakończeniem chyba powstania już wyszła, bo jak Niemcy tam dochodzili, to wygarniali tych ludzi. Zresztą były odezwy cały czas podczas powstania, żeby ludność cywilna opuszczała Warszawę. Ale ludzie no, nie słuchali i słusznie, bo takie było stanowisko patrioty. No ale Zosia w końcu wyszła z tą babcią Podstolską i ze Sławkiem
i zawieźli ją właśnie do Opoczna. I tam bardzo dobrzy ludzie i kulturalni i naprawdę tacy w ogóle ze wszechmiar można ich pochwalić. Państwo krakowińscy, którzy mieli trzech synów i jedną córkę i przygarnęli Zosię ze Sławkiem i z babcią i dali jej taki pokoik tam, który mieli niezamieszkany, bo mieli własny domek. Marny, no ale jak na tamte czasy, to było to coś wspaniałego. Tym bardziej, że dali jej ten pokoik i pierwsze te wyżywienia wszystkie, to nie patrzyli na nic, jednak dawali jej. No Zosia sobie tam raz, dwa znalazła pracę w szkołem, więc pracowała, to już zarabiała pieniądze. Ale to wiesz, to wszystko nie trwało długo, bo to Zosia pewno wyszła z Warszawy na początku września, no to od września tam do stycznia następnego roku, to nie jest tak dużo. No w każdym razie była w tym Opocznie, a ci chłopcy zajęli się Sławkiem. Ten jeden, szczególnie Rajmund, to Sławek już wtedy trochę czytał, chociaż miał 4 lata. 4 lata miał skończone oczywiście, bo w kwietniu się urodził. Ale już składał litery, bo już dziadek bawarski go trochę nauczył. Bo nie potrzeba go było uczyć, ponieważ był tak chętny i ciekawy, że się sam uczył szybko. Także nauczyli go tam czytać, pisać drukowanymi literami. No. No znaczy dobrze tam było, ponieważ czuła tę serdeczną atmosferę, a to jest człowiekowi najbardziej ze wszystkiego potrzebne, żeby czuć ten taki odzew serdeczny u drugiego człowieka. A to byli, tak jak ci mówię, ludzie bardzo dobrzy. Z tym jednym właśnie synem Rajmundem to utrzymywaliśmy kontakt. No, masę lat. No, on jest, był chrzestnym Hani właśnie, bo on umarł niestety. Zrobił dyplom adwokata, występował przed sądem. Taki też był zdolny, ambitny człowiek. A jak wyglądały te pierwsze lata tego stalinizmu w Polsce? To już niby powrót do normalności, skończyła się wojna, odbudowa kraju. No ty byłaś w AK. No nie tak. Bałaś się tych nowych władz? No w ankietach nie pisałam nigdzie. Nie podawałam, że należę do, że należałam do AK. I był wyznaczony okres do ujawniania się. Ale ja miałam swój sposób rozumowania, nie robiłam nic złego, a więc nie mam się z czego ujawniać i ujawniać się nie będę. I się nie ujawniałam. Ale przychodził do mnie, mieszkaliśmy jeszcze wtedy właśnie w szpitalu, to przychodził jakiś gość. Ja go pytałam, kim pan właściwie jest? Jak ja bym pani powiedział, kim ja jestem, to pani by tu przestała w ogóle oddychać ze strachu. No mówię, no nie wiem. W każdym razie był jakiś ubowiec. Wiesz, prawdopodobnie był to ubowiec, bo ja jeszcze po wojnie zapisałam się do Akademii Nauk Politycznych. A więc przypuszczam, że to było nie tylko dlatego, że ja do AK należałam, ale że oni prześwietlali tam w ogóle tych studentów, którzy tam się zdeklarowali i zapisali się.
Więc przypuszczam, że to z tego powodu. Ale nie było potem żadnych konsekwencji, bo powiedział mnie, czy pani wie, ile pani ma wrogów. Ja mówię, nie wiem, ja swoich wrogów nie znam. Na ogół nie zasłużyłam na to, żebym miała wrogów, a jak mam wrogów, no to trudno, widocznie nie ma ludzi, którzy nie mają wrogów. No później jak dowiedziałam się, ilu ludzi już poaresztowali po wojnie, no to uważam, że miałam dużo szczęścia jednak, że to w ten sposób zostało jakoś tak rozmydlone. No. A jak to się stało, że ty tak doświadczona przez życie i przez Niemców w końcu, po wojnie masz koleżankę w Niemczech? No to już inne sprawy. Ale że no mówi się, że osoby, które doznały krzywd od Niemców czy od Rosjan, to ich nienawidzą, to jesteś dosyć racjonalnie myślącą kobietą. No dobrze, ale słuchaj. Jakie ja krzywdy dostałam przez Niemców? Nie, ja nie uważam, że ja, moja rodzina została pokrzywdzona przez Niemców, bo brat zginął w obozie, brata mojego synek został zagubiony w Niemczech, jego żona była na robotach w Niemczech, on był w łapankach, to oni mieli te krzywdy. Ja tych krzywd nie miałam, nie, ja... Osobiście nie doznałam nic innego poza tym, co w ogóle ludzie w wojnę doświadczają. Nie miałam normalnego życia, ale nie miałam też ich krzywd. Nie. A to, jak to się stało? Aha. Mieliśmy tutaj ten, fundusz wczasów pracowniczych po wojnie. Ta moja koleżanka zaglądała często, bo razem jeździłyśmy na urlopy, wybierała jakieś miejscowości. I pewnego razu ta pani w funduszu wczasów zaoferowała jej, że ma miejsca na wczasy do Niemiec. Nad morze. Koło Rostocku niedaleko. Trzy miejsca miała. No i ta koleżanka mówi, dobrze, my weźmiemy te wczasy. Znaczy ona sama była wtedy i sama to załatwiała. Miała jeszcze siostrę i ja i we trzy pojechałyśmy do tego to nie Rostock, bo to było Kurlingsborn, ale niedaleko Rostocku. No bardzo przyjemnie, coś nowego, trochę niemieckiej mowy, trochę takiego klimatu niemieckiego. Nie miałaś żadnych oporów, żeby tam jechać? Nie, żadnych, nie. Wręcz przeciwnie, byłam nawet ciekawa, jak się żyje w NRD. No, byłam przed tym na wycieczce, zresztą takiej w Niemczech też. No, miałam takie już wyjazdy przed tym. Także... I wiesz, w drodze powrotnej jechałyśmy już do domu właśnie na trasie Rostock-Berlin. Taka pani doszła do nas, mniej więcej w naszym wieku kobieta i zaoferowała nam, poprosiła nas, czy nie chcecie zjeść ze mną obiadu, bo tam jak się wsiada do pociągu, to bierze się od razu takie numerki, przynajmniej w tym czasie się brało, a to już było przecież lat temu, ja wiem, 30 czy więcej, 40 pewno. Że ma te talony na obiad, a ktoś tam wsiadł do innego pociągu czy coś, no jednym słowem nie ma co z tym zrobić. No i my chętnie poszłyśmy na ten obiad do wagonu restauracyjnego i z nią tam zaczęłyśmy rozmawiać. Okazuje się, że ona Berlinianka, że w naszym wieku dokładnie, więc taka rozmowa była o wojnie trochę, o tym, o tamtym.
No i dała nam swój adres, my jej dałyśmy swoje adresy. No i bardzo prosiła, że jak będziemy miały ochotę, to żeby napisać i żeby przyjechać do niej chętnie. No i tak się stało. Zaczęłyśmy korespondować. I potem właśnie, a potem była wycieczka znowu była, ale taka nasza tam z Orbisu, czy tam z tych, no w każdym razie tych oficjalnych biur podróży, bo to jeszcze nie było wtedy tego, co jest dzisiaj. I pojechałyśmy z tą wycieczką na objazd tam części Niemiec, no właśnie z Berlinem łącznie. Jak byłyśmy w Berlinie, to zadzwoniłyśmy do niej i ona przyszła do hotelu, potem my poszłyśmy do niej do domu. No i tak się zaczęło właśnie. Potem ona nas listownie zapoznała ze swoją znowu koleżanką, bo ta już nie żyje. Już niestety umarła przede mną. Myślałam, że przeżyje mnie, bo to była taka kobieta krzepka, wysoka, silna i zdrowa wyglądała, no ale już nie żyje. Ale jej właśnie koleżanka. To do dzisiaj utrzymała się teraz, dzwoniła do mnie w tych dniach, w tym tygodniu ostatnim, przedświątecznym. Tak normalnie pisze listy. Też źle już ze zdrowiem się czuję. Chociaż jest młodsza ode mnie. Chyba 4 czy 5 lat. No to sporo jak na ten wiek. Ale tak. No wiesz, to tak się wydaje. Ale to jest Niemiec, to jest jedna rzecz. A człowiek to jest druga rzecz. Ona też wie, że ja byłam w powstaniu, że ja występowałam jak najbardziej przeciwko nim i dzisiaj, gdyby to zaistniało, tak samo będę występowała. Ale to nie znaczy, żebym miała uprzedzenia do człowieka, który okazał się człowiekiem, bo ona bardzo... Bo może pomyślisz, że ona mi robiła prezenty czy co, to ja dlatego. Nie, broń Boże. Owszem, ona mi na każde święta to przysyłała. Te różne słodycze, pierniczki, czego u nas nie było przy komunistycznych czasach. Ale to dla mnie nie miało żadnego znaczenia. Ale ojciec tej, która w tej chwili żyje, też już nieżyjący pan, był pastorem. Siedział w więzieniu niemieckim za pomoc Żydom. Więc wiesz, to Niemiec nie jest równy Niemcowi, tak jak Polak nie jest jednakowy każdy. I tu nawet mam wycinki z gazet, ona mi tam przysyła, jak coś ciekawego jest w jakiejś tam korespondencji. O tym ojcu był duży artykuł. Siedział przez ileś tam czasu, bo właśnie za pomoc Niemcom. Także to są różni ludzie. W Polsce i podczas okupacji, i podczas powstania wyglądała sprawa żydowska, no i getto w Warszawie. No wiesz, z gettem to i z Żydami to mogłam mieć kontakt żywszy i na pewno i może niebezpieczny, ale bo w klasie mojej, w gimnazjum, była jedna Żydówka, Ola Abramowicz, bardzo zdolna dziewczyna i bardzo moja bliska koleżanka. Także nawet w pierwszych tam miesiącach już, to tak trudno zidentyfikować w czasie, ale wojna we wrześniu, to gdzieś to było w październiku prawdopodobnie 1939 roku, to jeszcze getto było otwarte. I tutaj ta część, to małe getto, które potem oni skasowali,
to było tam za Chłodną, Prosta, te ulice właśnie takie. I ja u niej byłam tam w getcie. Ona była dziewczyna z zamożnego domu, bo jej ojciec był lekarzem i matka lekarka. Mieszkali na Królewskiej przy Saskim Ogrodzie. Mieszkanie piękne, dom elegancki, tam cztery pokoje, nie licząc gabinetu, gdzie matka i ojciec przyjmowali w domu. A tam, to na nie na Chłodnej, to było na tej, na Krochmalnej ona chyba mieszkała wtedy, na Krochmalnej. To wiesz, ich tłoczyli nieludzko. To ich tam było, no ja nie wiem, ze 20 osób w jakimś takim mieszkaniu jak to. No to można sobie wyobrazić. No i my jej proponowałyśmy, nie ja sama, nie broń Boże, ale w ogóle grupa, która bliżej z nią w czasach szkolnych tak właśnie takie koleżeńskie kontakty podtrzymywała, to jej proponowałyśmy, żeby ona przeszła na stronę aryjską, że tu ją gdzieś umieścimy jak najbardziej. Ona nawet nie była bardzo podobna, także przy pewnej takiej charakteryzacji to mogłaby się tu przechować, a ona nie chciała, nie chciała. No ona zresztą zginęła w getcie wprawdzie, ale nie w powstanie w getcie, tylko na tyfus plamiści, który tam panował. Niestety zachorowała i umarła. A jej matka typowa Żydówka była, typowa. I w prasie jeszcze powojennej widziałam jej ogłoszenia lekarskie, czyli przeżyła. Przeżyła. Tak, że to różnie z tym bywało. A tak to, no pamiętam jeszcze, jak jeździłam do szkoły, tu przez Leszno, tak jak mniej więcej teraz trasa budżet idzie, to tak w okolicach Placu Bankowego tramwaje były zupełnie inne niż teraz, miały takie otwarte pomosty, to taki mały chłopak żydowski to wskakiwał do tego tramwaju właśnie przez ten pomost. Jak tam tramwaj się zatrzymywał, to on nie od strony wejścia, tylko od tamtej strony. I tam zawsze no, ludzie oczywiście dawali pieniądze, jak najbardziej. Ale powiem ci, że to, co widziałam ze strony Żydów, bo z kolei ten odcinek Leszna, tak między dzisiejszą Jana Pawła a Placem Bankowym, to był taki zamożny odcinek Leszna. Tu było, były ładne domy, tu była synagoga, potem ta wielka, ładna ich. To była taka dzielnica, no, taka ekskluzywna dosyć. To widziałam na ulicy, no z tramwaju oczywiście, bo tramwaj tu się nie zatrzymywał, przejeżdżał dalej i tam dopiero miał przystanek, skręcał w Bielańską, w Plac Teatralny. To leżeli Żydzi wychudzeni, szkielety można powiedzieć. I Żydzi przechodzili obojętnie. Tam była taka restauracja, nie dochodząc Placu Bankowego. To znaczy widziałam tylko jej wyjście oczywiście, bo ani tam nie byłam. Ale widziałam Żydzi zamożnie wyglądający, dobrze ubrani, a przechodzili zupełnie obojętnie. Także to... Ale to wiesz, to nie można na podstawie pojedynczych przypadków budować jakiejś hipotezy, że tak było. Ale na pewno, kto miał więcej pieniędzy, kto miał no, złoto, inne tam walory, to jednak no, przeżyli niektórzy.
A biedni się wychańczali przede wszystkim, bo to była bieda. A ten Żydziak to był taki naprawdę przyjemny chłopaczek. On nic nie mówił, ale ludzie wiedzieli, on zawsze tam w torbę miał kilka kartofli w tej torbie, widocznie to przewoził do tego getta. Straszne to były czasy, straszne. A właśnie to już jest, jeżeli chodzi o getto, chodzi o kwestię żydowską, no to już nieludzkie historie, nieludzkie. Że Niemcy się do czegoś podobnego dopuścili, ale przecież to nie były pierwsze ich występy tutaj, bo już w Niemczech to było tych ekscesów dosyć. Okropne sprawy. No jak to było z tą likwidacją getta i powstaniem? Co? W getcie. Jak to z zewnątrz było widać? No tam myśmy tak oglądali właśnie. Właśnie to chyba tam z Zosi mieszkania chyba z tej, właśnie nie mogę sobie uświadomić, ale tylko stamtąd można było to oglądać, bo ona mieszkała na tej Świętojerskiej, to już tak było poza tym centrum Starówki, to tam no widać było te ciągłe wybuchy, ten pożar. No, okropne to było, okropne. To było Wielkanoc. To było Wielkanoc. No też jakoś tak późno wtedy była Wielkanoc. 43 rok przecież to miało miejsce. A co się działo potem, jak Niemcy już spacyfikowali getto? No, ja wiem, tak... Dla nas, dla mnie odczuwalnie to nic chyba. Tam nikt nie mieszkał? Nic się nie działo? Pusty teren był? Nie, tam chyba jeszcze te szopy działały pewne. To znaczy, tam takie zakłady Niemcy pozakładali. A to obuwnicze, a to inne. Tam Żydzi pracowali w tym. Ale czy to było jeszcze po powstaniu? Nie, chyba po powstaniu już w getcie to nic nie było. To powywozili resztki i teren był już chyba pusty. Już chyba nic tam nie było. Tak, chyba tak. Chociaż nie, chociaż oni jeszcze wywozili ich, zdaje się. Może to jeszcze, no nie potrafię tu powiedzieć. To trzeba by jednak te tablice zobaczyć tam na nalewkach, które są na tym Umschlagplatzu. A bo kiedy ty wróciłaś do Warszawy? Kiedy zobaczyłaś Warszawy? Gruzy właściwie. No, ja bardzo szybko pierwszy raz przyjechałam, dlatego że rodzice moi byli... Ojciec był w Studzieńcu, to jest na linii tej zachodniej, tak jak Żragdów chyba, nie, to dalej jeszcze było, w Puszczy Mariańskiej, bo tam szpital ewakuowali po powstaniu i ojciec tam pojechał. A mamusia z Jirką zostały wywiezione do Suchedniowa z kolei. Więc... No... A ja byłam w tym Nadarzynie, jak ci mówiłam po powstaniu. To ja zaczęłam odwiedzać ich, znaczy odwiedzać na Boże Narodzenie. Pojechałam do tego Studzieńca, żeby zobaczyć i od tatusia się dowiedzieć, jakie zresztą rodziny, to znaczy z Jirką i z mamusią. No i tam rzeczywiście dowiedziałam się, potem pojechałam do Jirki i do mamusi, do tego Suchedniowa. No a potem już jak po 17 stycznia, to
szpital się z powrotem przeprowadził do Warszawy. No już miałam gdzie przyjechać. Więc przyjechałam tutaj. O, mieszkanie było ograbione. Ten kredens już był wyprowadzony na dół, na szyba wybita, tutaj brat zepsuty, w szafie lustro wydłubane. No te meble, które można było przenieść, jak krzesła, stół, to wszystko już poginęło. Ale grunt, że rodzice przeżyli, Jirka przeżyła. No i tak, no pomału myślałam o powrocie do Warszawy. Ale ponieważ były te możliwości, nagle mamy nowe ziemie odzyskane, wprawdzie nie mamy wschodu, no ale mamy zachód. Nie byłam z tego oczywiście zadowolona, ale trzeba przyjąć to, co jest. No i chciałam pracować na zachodzie. Przyjechałam tutaj, zgłosiłam się do banku, do Bank Społem chyba wtedy był, nie, Bank Gospodarstwa Krajowego, różnie to nazywali. W każdym razie, ale ten dyrektor powiedział, że nie, pani na zachód się nie nadaje, tam trzeba ludzi silnych, mocnych, tam jest pierwotna gospodarka, to nie, mogę panią wysłać do Łodzi, jak pani chce. No i ja przystałam na tę Łódź i dobrze zrobiłam, bo Łódź była w tym czasie dobrze zagospodarowana. No, dostałam mieszkanie w pensjonacie bankowym, obiady były bardzo dobre w banku, także nie potrzeba było się parać gotowaniem, a poza tym sklepy były w tym czasie doskonale zaopatrzone, bo to był rok 45, 5, 6, no dobrze było. Także pobyłam tam rok, ale potem jednak zatęskniłam za domem i z powrotem przyszłam do Warszawy i już dzieje potoczyły się tak jak normalnie, takim trybem normalnym. Pracę znalazłam. No tak jak ci mówię, nękali mnie co prawda, żebym się do partii zapisała, ale zawsze znajdowałam jakiegoś obrońcę. Był świetny dyrektor. No, poszłam mu się poskarżyć, że personalnie mi żyć nie daje. Codziennie mnie pyta, kiedy ja się do partii zapiszę. A dyrektor mówi, a pan niech mówi, że tak, zapiszę się, przyjdzie czas, zapiszę się. I nic sobie z tego nie robi. Proszę, nie chce pani, a sam był partyjny. Nie chce pani, niech pani nie należy. No mówię, nie, panie dyrektorze, ja nie chcę należeć. Mnie to nie interesuje, polityka, po co ja mam się w to mieszać? Nie. No i dobrze, może pani nie należeć. I rzeczywiście przetrzymałam tego personalnego. W końcu go odwołali, a ja zostałam jako bezpartyjna do końca. No i takie to dzieje. Pospolitego człowieka przeciętnego. Ale nie było człowieka, który by nie miał jakichś rozterek w tym czasie i no różnych trudności, no potem się przecież zaczęły też różne okresy. No najwspanialszym okresem był okres Solidarności. A kawał życia człowiek przeżył, no więc trudno, żeby ono nie zostawiło jakichś śladów. Normalnie się żyje i normalnie życie człowieka no, kształtuje. No bo w tym pierwszym okresie odbudowy jakby Polski, czy to ludowej, czy nie każdego kraju, chyba wszyscy byli zorientowani na to, żeby jednak odbudować i Warszawę, i kraj, żeby a to naturalnie, no przecież ile ja się wychodziłam tutaj nawet właśnie na Niską, tu głównie właśnie, no te cegły podawało się w te kozły. Ludzie sami, tak? Z własnej nieprzymuszonej woli? No,
Była w ogóle akcja ogłoszona, że jest to, ale kto chciał, to szedł, a kto nie, to nie. Ja chodziłam oczywiście, jak najbardziej, bo uważałam, że to jest konieczne i rzeczywiście tu były przecież żwały tej cegły, żwały. Także. No i po tym okresie odbudowy miał nastać ten okres, kiedy żyjemy w ludowym kraju, kiedy wszyscy wszystko mają, okazało się, że nie do końca tak jest, tak? Jak się to podziemie solidarnościowe zaczęło kształtować? No nie, tego to ja nie mogę powiedzieć. Bo to widziało się, że dobrze nie jest i w dobrą stronę nie tak, idzie. Tak, no tak, ale wiesz, to dopiero się widziało, że w dobrą stronę nie idzie, jak zaczęła telewizja już pokazywać ten bezsens różnej produkcji, czy wyrzucanie wręcz różnych produktów. Pojawili się nowi ludzie w telewizji, zaczęli no, jak gdyby naświetlać tę sytuację gospodarczą, ekonomiczną. No i zaczęły przenikać oczywiście te rzeczy, no o Wałęsie. Pamiętam, że Wałęsę pierwszy raz zobaczyłam w telewizji. Jeszcze wtedy nie miałam swojej telewizji chyba. To było dosyć wcześnie. Byłam w Niemczech wtedy, ale na takich prywatnych, przez Rajże Biuro oni organizowali takie wyjazdy. Można było sobie zgłosić i dawali tam jakiś hotelik, w którym się zatrzymywało. To było bardzo wygodne, bo nie zobowiązywało zupełnie, zapłaciło się, wymianę pieniędzy się zrobiło i tam się już żyło zupełnie na własny kosz. Oglądało się co chciało, jeździło się co chciało. Oczywiście na terenie NRD to wszystko się działo. No to... I wtedy właśnie w pokoju tym hotelowym był telewizor. I byłyśmy z koleżanką, nastawiamy telewizor, a tutaj no po niemiecku oczywiście wszystko mówiono, ale na tyle rozumiałyśmy, no i Wałęsa nasz wypowiada się, młody chłopak, no to już trudno przyrównać do tego, jednak pewne speszenie, pamiętam jak te ręce gniótł, jak no, widać było ten jego niepokój. Prawdopodobnie w ogóle był to wywiad tylko dla niemieckiej telewizji. Także no takie to było pierwsze właśnie. Pierwsze co zobaczyłam w Wałęsie to w Niemczech, w miejscowości Żul, w telewizorze. No. Który to był rok? Musiałabym zerknąć. No, jakieś lata 70. Tak. Ale... A jak wyglądał ten rok 70 w Polsce? No, ja nie mogę powiedzieć. Ja już tak nie. No, jeżeli chodzi już o ujawnienie Solidarności, no to ja ci powiem, że ja w ogóle w to nie mogłam uwierzyć. Że to się mówi jawnie o tym, że to się krytykuje, że Wałęsa siada do stołu i konferuje z naszymi aktualnymi tam jakimiś władzami. To w ogóle, no to była radość ponad wszelką znaną mi rzecz. Nie cieszyłam się chyba w życiu z niczego, tak jak z powstania Solidarności. Dla mnie to było coś równego z cudem niemal, że to mogło w ogóle, że my możemy to mówić. Człowiek tak się przyzwyczaił do samokontroli, że bał się wypowiadać bardziej szczerze takiego zdania swojego szczerego. A ten ruch był bardziej ruchem gospodarczym? To chodziło o podwyżki cen? Czy bardziej czułaś, że jest to ruch polityczny, że chodzi o wyzwolenie, o wolność? Czuło się pewno, że o wolność, o wyzwolenie to się nie mówiło tak oficjalnie, ale czuło się, że ten podskórny nurt to jest dopiero jego istota.
A jeszcze pamiętam o pierwsze zetknięcie w ogóle z tym takim zrywem wolnościowym. To było, jak szłam do pracy, znalazłam ulotkę na ziemi. Podniosłam Konfederacja Polski Niepodległej. Telefon podany. Staje się jakaś treść bardzo, tam była taka lapidarna, już nie pamiętam, ale w każdym razie chodziło o kilka słów, że jeżeli ma się jakieś wątpliwości, to jest telefon. No i przyszłam do naszego pokoju, do pracy. Byłam kierownikiem, więc mogłam ja rządzić w tym pokoju, ale były dziewczyny wszystkie świetne. Jedna wprawdzie żona pułkownika, no ale to była w ogóle kobieta świetna, wspaniała. No, pokazuję ją tą ulotkę. No to dzwonimy, co to jest? Konfederacja Polski Niepodległej. No. No, drzwi na klucz zamknęliśmy i dzwonię. No nie. No, odezwała się jakaś pani. No, mówię, znalazłam taką ulotkę. Jestem w ogóle zdziwiona. Skąd ta nazwa? Jak to Polski Niepodległej? A czy Polski Niepodległej to nie ma? Ona mówi, a czy pani uważa, że jest Polska Niepodległa? No ja mówię, wie pani, nie zastanawiałam się tak bardzo. No jest, ograniczenia są różne, no ale uważam ją mimo wszystko za niepodległą. No to jeżeli panią te zagadnienia interesują bliżej, to podam pani dane, pani przyjdzie i będziemy już rozmawiać sobie w inny sposób. No mówię, no namyślę się. I poszłaś? No i odłożyłam słuchawkę. Nie, ja nie poszłam, nie, nie. Bałam się jednak. Byłam już przez komunę przerobiona, można powiedzieć, na taką kobietę podszytą tchórzem. No, bał się człowiek własnych szczerych myśli. Tak to było. Może nie u wszystkich, ale ja muszę tu krytycznie zauważyć, że tak mi się to wydało coś nienaturalne, że to jakieś naciąganie jest z innej strony. Jak nie z komunizmu, to z innej strony. No, nie miał człowiek zaufania do tego, co widział, co czytał. O. A później rok 80. No, ale później oczywiście zadeklarowałam się jak najbardziej. Należałam do Związku Solidarność jako jedna z pierwszych. Bardzo popierałam Wałęsę, chociaż na razie nie mogłam się wręcz pogodzić. W mojej mentalności to było coś nadzwyczajnego, żeby człowiek na tym poziomie intelektualnym mógł sięgać aż do władzy prezydenckiej. No wydawało mi się to nieprawdopodobne wręcz. Ale później jednak okazuje się, że człowiek się ze wszystkim jakoś oswaja, wszystko jak przeanalizuje. No zresztą Wałęsa okazał się wprawdzie niewykształconym, ale trzeba przyznać, że zdolnym bardzo i czującym sytuację. Sprytnym bardzo. Także ja dzisiaj, bo to dzisiaj to już są takie bardziej zaznaczone te rozdziały między tymi prawicowcami, a powiedzmy jeszcze tą warstwą Wałęsy. No, to widzę, że dużo jednak on, duże zasługi ma. Nie mogę go potępić, nie. Chociaż nieraz tak, nieraz nie mówi tak, jak mnie się wydaje, że powinno się powiedzieć, ale trudno, żebym ja miała
tutaj jakieś pretensje do tego, że moje zdanie jest słuszne. Wręcz przeciwnie, zawsze wiem, że przecież ja to dorywczo to oglądam, dorywczo to słucham. No i nie wyrabiam sobie takiego zdania specjalnego, bo nie uważam, że jest mi to konieczne. Życie swoje przeżyłam. No i tak jak powiadam, Wałęsę uważam jednak za człowieka, który no, przyczynił się dużo do odzyskania tej prawdziwej wolności. Tak? A jak oceniasz ten rozdźwięk pomiędzy tym, co mówi Wałęsa, a tym, co mówi Gwiazda, czy Walentynowicz mówiła? No wiesz, tutaj to już uważam, że to są ich tam personalne takie różne rozgrywki. Myślę, że Gwiazda przecież nie jest głupim człowiekiem i na pewno ma dużo racji w tym. Wałęsa czasami bywa bezczelny, jak najbardziej. On dla niego, poza jego zdaniem, nie ma innych racji. To uważasz, że mógł być Bolkiem? Ja myślę, że nawet na pewno był. Ale ja mu to daruję, bo ja inaczej sobie to wyobrażam. Że on właśnie kierując się swoim sprytem, to on zgodził się być może na tę współpracę. A zresztą to wiemy, jak oni dbali o to, żeby się kto godził. Jak kogo chcieli mieć, to mieli. Więc myślę, że Wałęsa po prostu uważał, że może będzie miał większą swobodę ruchów. I dlatego nawet na to się zgodził. Tylko jego tu, całe jego ustosunkowanie się do tej sprawy jest niedobre, bo on powinien szczerze to powiedzieć. I to by już dawno miało ukręcony łeb, gdyby on powiedział to szczerze, jak to było, kim się kierował. No, to tak mi się to wydaje, że on tutaj z takiego pewnego cwaniactwa chciał to robić. Bo jednak on jest patriotyczny, to trzeba stwierdzić. No i jak nieraz mówi, to podziwiam, że tak no, potrafi się wypowiedzieć, łatwo mu to przychodzi. Inna rzecz, że on w tym tkwi od lat i pewne te zdania, pewne nawet te slogany to już ma tak wypracowane, że nie musi się nad nimi specjalnie zastanawiać. Poza tym na pewno ma i swoich mentorów. Przecież nigdy nie działał samodzielnie zupełnie. Przecież była ta grupa jednak taka silna intelektualnie, bo i Mazowiecki cokolwiek by o nim powiedzieć, to jednak no, prawy był człowiek i jest dzisiaj. Może nie idzie to po takiej linii, jakby człowiek sobie wyobrażał, a zresztą Mazowiecki już jest stary. Ale Michnik, no i ci inni tam, miał tych mentorów różnych, doradców, no, a on to firmował do pewnego stopnia. Ale jego stosunek do właśnie Gwiazdy, właśnie do Walentynowicz, to na pewno do Kaczyńskich, no to powinno się zrewidować jak najbardziej, bo to nie może się opierać. Taka opinia, urabianie opinii ogólnej w narodzie na podstawie własnych jakichś czy rozczarowań, czy nawet może przewyższenia go czymś, bo tu to posądzam, jeżeli chodzi o Kaczyńskich, o Gwiazdę, że on się po prostu bał intelektualnej konkurencji ze strony tych ludzi. Bo to są ludzie na wyższym od niego poziomie, o wiele. No ale to tak jest, jak jest. Jeszcze chciałem zapytać o stan wojenny, bo często się porównuje właśnie stan wojenny i tą walkę z systemem komunistycznym, socjalistycznym, jak zwał, tak zwał, z powstaniem warszawskim. Chociaż zupełnie o co innego chodziło, przecież powstanie to walka o niepodległość. Na pewno. A tutaj ta niepodległość raczej była na drugim planie chyba. No tak, nie, no tutaj to było
utrzymanie za wszelką cenę ustroju i stanowisk danych, no i tej właśnie ciągłej zależności od Moskwy. Czuło się to? No to się czuło naturalnie, no pewno, że jakże, to jak najbardziej. Ale to było aż tak wyraźnie czuć, że no, do obrzydzenia, że właściwie to napawanie się przyjaźnią do Związku Radzieckiego stawało się aż obrzydliwe? To był ten powód tego, że tak nie kochaliśmy Rosjan? No na ogół to tak, no na pewno, a poza tym przecież niszczyli nas i gospodarczo. No. Przecież obecny stan społeczeństwa to nie są tacy ciemniacy, jak to dawniej byli. Tylko ludzie, może dużo ludzi przesadza w swoich opiniach, dużo mówi to, co sobie wyobraża, ale tym niemniej no, Rosjanie no, dbali właśnie o tę zależność, żeby ją utrzymać w jak największym stopniu. No i jeżeli chodzi o gospodarkę, to jednak no, okradali nas. No, gdzie to wszystko się podziewało? Skąd były te wszelkie niedobory? No? Jeżeli teraz jest nadmiar wszystkiego. Także to na pewno. A sam stan wojenny? I wprowadzenie go? Oj, no to było okropne. Ten pierwszy dzień to było jak młotem w głowę. No. To było okropne. To przez radio usłyszałam. Nie mogłam w ogóle tego zrozumieć. Co? Boże. Takie ograniczenia, przecież to na początku były wielkie ograniczenia, potem trochę mniej, ale początkowo telefon, rozmowy, wszystko, godzina, a no. Tak, to było straszne. No i tu ta postać właśnie Jaruzelskiego też taką sobie zyskała tą opinię, no najgorszą u większości Polaków. No fatalne były dzieje. Wiesz, jak mnie tak przepytałeś, to widzę dopiero, ile to się działo rzeczy różnych tutaj. No tak to nie myślę o tym. No. No. A teraz? Ty jak oceniasz te czasy? Po 89 roku. No niektórzy mówią, że jest źle, że będzie gorzej. Wojna na górze, gruba kreska, darowanie komunistom, uwłaszczenie, prywatyzacja. To są slogany, a jak się żyje? Ty masz ten przywilej, że możesz na garnuszku ZUS-u żyć sobie? Wiesz, ja już nie jestem typowym obiektem, żeby na mojej podstawie budować jakiekolwiek tutaj teorie. Nie, ja już jestem emerytem, żyję z tego, co wypracowałam. Potrzebuję bardzo mało i czuję ograniczoność moją już. Także nawet rzeczy, które są bardzo takie ciężkie, nie dla mnie, tylko w ogóle narodowo ciężkie, tak jak teraz mówią, że stracimy w ogóle państwowość, że no jesteśmy na linii, na pokryłej tej drodze, że to już do upadku wszystko dąży, no to mnie już to nie stawia na nogi, ani nie denerwuje, ani nic, bo ja wiem, że a to ci, co zostaną, będą się martwić. Ale z drugiej strony mamy luksusowe samochody, szklane domy, szerokie ulice, co by nie mówić, przynajmniej w Warszawie. Kraj kwitnie ze strony Warszawy. No tak, no pewno, że duży jest rozwój, ale jest jednocześnie no źle, ale patrz, jakie ja mogę mieć zdanie, jeżeli spotyka się dwóch ekonomistów tej miary, co Balcerowicz i Rostowski, tak, i mają tak krańcowo różne zdanie na tę samą sprawę, prawda? Więc
to trudno, żeby człowiek, szary człowiek, już właściwie poza społeczeństwem żyjący, bo jak się już nie pracuje zawodowo, to już człowiek idzie na ten boczny tor i mało go wszystko obchodzi. No to trudno tu mieć zdanie na ten temat. Według mnie jest źle. Według mnie jest źle, ale absolutnie nie przewiduję, tak jak niektórzy, wojny domowej. Nie, o taką głupotę Polaków nie posądzam. O taką głupotę, o taką nienawiść wzajemną. Chociaż tak się to słowo to już aż nadużywa się nieraz. To nie posądzam. Myślę, że się opamiętają jednak, że zaczną jakoś no, współdziałać ze sobą. No teraz będą te wybory, bo to już trzeba liczyć, że niedługo, bo to już się, jeżeli chodzi o kampanię, to już daje się to odczuć. No to wiesz, jakoś tam będzie, po polsku myślę, jakoś tam będzie. Nie wchłonie nas Unia do końca. Ja to mało wierzę w Unię z kolei. Mnie się wydaje, że Unia to się rozpadnie. Że ona nie wytrzyma tych wszelkich świadczeń, które w tej chwili musi brać na ciebie za te państwa słabe gospodarczo. No. Grecja, Hiszpania, Portugalia. No to już jest taki teraz ten strach pewien. Polska też więcej potrzebuje niż daje, a jak będzie musiała dawać, to się jej położy. A co będzie potem? No. Już kilka upadków systemów politycznych przeżyłaś. No tak. Naturalnie. A myślę, że jednak będą myśleć. No, uważam, że nie mamy jednak osoby naprawdę takiej charyzmatycznej i no, bardzo dobrze zorientowanej teoretycznie we wszystkim. Taki Piłsudski by się teraz przydał? No, przydałby się, tak. Ale działanie Piłsudskiego w tym czasie, przy tych ludziach, to też nie wiem, czy by dało wyniki, bo to już jest inny świat. Wiesz, dawniej to jednak była ta przysłowiowa ciemna masa, która nic nie wiedziała. Dzisiaj ma każdy w domu telewizor, radio, już nie mówiąc o prasie, którą może nabyć sobie, jaką chce. To wiesz, we wszystkim jest zorientowany, a dawniej to co to było? Co to było? Jednak mimo wszystko łatwiejsze jest kierowanie ludźmi ciemnymi niż światłymi. Bo nikt nie jest na tyle światły, żeby miał naprawdę doskonałe rozwiązania, a stawia duże przeszkody, bo każdy ma swoje zdanie. To skąd się właśnie biorą te różne zdania? No właśnie. No tak to jest. Że jedni lubią tych, a drudzy innych i mają zaufanie do tych, a nie do tych. A kto ma rację? No. Ja ci powiem, że ja bardzo... Myślałam, że dzwoni. Bardzo popierałam jednak politykę Kaczyńskich. A w tej chwili to w ogóle wstrzymuje się od wszystkiego, ponieważ Kaczyński nie jest takim politykiem, jak ja bym chciała widzieć. Za dużo jest takiej bezwzględności w słowach, która prowadzi tylko do nieporozumień, a nic w sumie dobrego nie daje. I dlatego uważam, że powinien od tego się powstrzymać, że prawdziwy polityk, dobry, to potrafi pewne słowa, pewną swoją myśl przewodnią, swoją ideę
potrafi jakoś trochę ją ukryć. Nie wyjawiać jej tak całkowicie. Nie robić sobie ze wszystkich przeciwników i takich, no właśnie, jak w tej chwili to jest. Już żył ten Lech, to już nieraz mu współczułam. Za te wszystkie kalumnie, które wywierwali na jego głowę. Za te wszystkie obrazy, jakich mu słownie nie żałowali. To nie jest, polityka nie powinna tak się układać. No ale tak jest. Zobaczymy. Uważam, że Solidarność już nie dojdzie do... To znaczy, nie Solidarność, a PiS, chciałam powiedzieć. PiS już nie dojdzie do władzy, a jak będzie w tych wyborach, no trudno wiedzieć. Prawdopodobnie mimo wszystko, mimo całej krytyki obecnej, bo trochę tej krytyki jest, to Tusk jednak dalej będzie. Czego bym sobie nie życzyła, no ale jak będzie, to będzie. A komuniści? No, komuniści to już teraz ten, jak on tam się... No. No wiesz, o którym myślę, o tym młodym. Napieralski, tak. No Napieralski to już bardzo... Jabłka cię nie przekonały. No. Nabrał takiego o sobie wielkiego mniemania. No ale... Ale nie przypuszczam w ogóle, żeby PO weszła z nim w koalicję. To tego nie przypuszczam. A to PSL to słabo ląduje dalej. Także... A im to chyba pasuje. No, może. Zawsze mogą liczyć na swoich członków. O to chodzi właśnie. No, zobaczymy. No, Krzysiu, zjemy kolację.